Siemanko wszystkim, z tej strony Draco, witam was w Tomb Raider Legend. Widzimy się dzisiaj w Japonii i widzimy na ekranie teraz pięknie ubraną, wystrojoną i w ogóle Larę. Trochę mi brakowało w sumie, bo ostatnio praktycznie nie grałem. Dzisiaj powiedzmy uda nam się wydostać może z tej Japonii, bo z tego co się orientuję troszkę jakoś niewiele to jest zadań. O, tu mam jakieś impry. No dobra, gadaj z nim. Ale ma śmieszną kieckę. I w ogóle zobaczcie na Lary nogi. Ona jak chodzi, to ma takiego jak gdyby śmiesznego platfusa. One mają takie same kiecki, ale nieważne. Słabych stylistów mają. Boże. No, kliknij sobie tutaj, gdzie łóżko, w drzwi. Welcome, Lara. You have been enjoying my little party. とても楽しんでいます、西村さん. When Takamoto arrives, however, it may cause you some inconvenience. Take care. He is a very dangerous man when his interests differ from yours. You'd be amazed how persuasive I can be, even with dangerous men. I am convinced. I am dangerous too, you remember. But please, enjoy the party while you can and good luck. No, dziękuję, dziękuję. A on jest gruby, Boże, co to za typ jakiś. Dobra. Lecimy sobie mu dalej. Ja nie mogę po prostu, na tak tymi nogami zaciągasz, to jest po prostu poezja jakaś. O-o. Wojskowi. Zaraz coś czuję, będzie sieka. To jest ten taka motosan? A on ma oczy. Of course, Takamoto-san. I am looking for a piece. A sword fragment in the care of Waseda University, or it was until you stole it. I am not a thief, and you would be wise to avoid such accusations. Then I suggest we skip to the negotiations. I don't have any idea what you are talking about. Of course you do. Just name a price. Miss Croft, are you deaf? I don't know. Let's see. Try begging for your life like you did the last time we spoke. Łaj, no i sieka jest oczywiście. O, Lara zgubiła buty. Sukieneczkę podwinęła. Znalazła pistolet. Wow. No i zaczyna się rzeź. Oj. Dawno nie walczyłem, mam nadzieję, że... A jak chciałem zrobić takiego fajnego kombosa, coś mi nie pykło. O, coś takiego powiedzmy. Ej, ty żyjesz? Umrzyj. Dobra, umarł. Dobra, dostał plecykę. O, ty też chcesz umrzeć? O, tak. O, mam apteczkę. No ej, nie, bij mnie! Co ty sobie myślisz, ała? Jeszcze nogę mi podstawiłeś w powietrzu. O, tak się robi, widzicie? Dwóch za jednym razem. O, idzie z grubasek. O, telewizor się spadł. No doubt return to his penthouse. Do not follow him, Lara. His men will be waiting. His lobby's a death trap. I know you're into those, but it's not really a winning option. If I can't go down, I'll go up. How do I get to the roof? The roof? There is an elevator. Be cautious. There is construction above. I don't know about this, Lara. That's why we have to view the problem from a different angle. O, pozbieram troszkę tych rupieci. Nishimura gave me the pass to the lift. Granatków też. Karabinków szturmowych też. Dobra. Styka nam czy nie styka nam? Teraz troszkę pochodzimy. No i patrzcie. Nie wiem, to może od tego, że ona taka wojskowa jest, dlatego tak tymi nogami się chwieje. Ale to już nieważne, nie mi oceniać. Otwieraj. I sobie, jesteśmy na dworku. W ogóle to jest taka fajna atmosfera, bo to jest tak fajnie ciemno. To sobie powiedziałem. Tutaj wygląda strasznie daleko, ile jechała, widzę tą widą. Jakby nie mogła pieszo po schodkach sobie iść. A to już trudno, o. Dobra, gdzieś trzeba lecieć. O, punkt kontrolny. Spoczko, co my tu mamy? O, jakiś warning jest. Strzelaj sobie. Wow,
Ej, no i dostała, musiała dostać. Nie przeżyłaby nic ta z tego rusztowania. Biedaczka. Dobra, teraz trochę jak Tarzan, trzeba się powspinać. Oj. O, tam już coś widzę, się świeci, czeka na mnie. O, tu się da wdrapać. Może będzie wygodniej, może ściągnąć ten daszek. Co tu jest? O, patrzcie. Podnoś. Mamy pierwszy skarb. Brawo, dobra. Auć. O, dobrze, jest dobrze. Już myślałem, że sobie krzywdę zrobisz, kobietko. W ogóle po co my tu idziemy? Gdzieś tam są wejście, tam znasz się, tu były drzwi. Gdzieś tu, o tam były drzwi, to po co tu chodzimy? No nieważne. Jedziemy na motorku, ojoj. Tylko wiem tyle, że on jest strasznie chwiejny. Okej. O, dobra. Napraw się kamerko, o tak, dobrze. Czekajcie, kamera nie się naprawi. Okej. Jedź. Wow, ale szalona leci kobieta moja, piękna Lara. Oj, biedny motorek. I gaz. Nioch, 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 coś się wzięło i wybuchło. Coś tu ciekawego teraz? Poczekajcie. Spacja, nie, to było C. Albo Shift. F? Tak, to było F. Tak coś mnie tu, nie wiem, ciągnie, żeby iść tam. Nie wiem, czy to mądrze, czy nie mądrze, ale... Chodź, uwolniłaś się w skrzynkę. Oczywiście, że mądrze. Też mamy dwa skarby z Japonii. Spoczko, tylko teraz mam pytanie, jak ja tam na górę się wdrapię. Schodach z walizek. Spoko, można i tak. Drapuj się, Laro. Ok. No. Uważaj na te beczułki. O, o, co tu jest? Z, aby rozpocząć celowanie. Aha. I zepsuliśmy komuś telewizor. Kolor celownika niebieski? Aha, tak, tak, tak. Auć. No, sorki. Nóżka się podwinęła. Jezu, ja nie lubię tego sznurka, to jest po prostu poezja. No, Laro. Dygnij się tam dalej. Dobra. Weź sobie większy rozpędzik. O, tak. Poczekajcie, shift do góry. Albo dobra, może nie ma nadzieję, to miało większego sensu. Ok. A tutaj co? O! Wow! Przechytrzyłaś mnie troszkę. Dobra. A tutaj gdzie? Okej. Powiedzmy, że tak trzeba zrobić, a to w ogóle... Okej. Drapuj się. Aha. Nie trafiłem troszkę. Aha, czyli dobra, będę teraz kumał, co trzeba zrobić. Boże, to jest trudne. I tam? Dobra, czekajcie, niech to się zatrzyma. Tak, ja tu mówię, żeby się zatrzymało. Dobra, Lara. Lara, już. Boże, współczuję ci, kobieto. I chwiejnym kroczkiem kabum. Tutaj co? Taszku? Dobra, powiedzmy, że się uda. Wow. Okej. Tak, w każdym razie chciałem coś takiego zrobić. Niekoniecznie miało to wyjść, wiecie mi, jak od razu. No, Laro.
Czekajcie, o tak zrobimy jeszcze. Shift, albo nie trzeba w sumie. I kabum, gdzie jesteśmy? O Boże. Mhm, tędy sobie tak pozwolę pójść, może coś tu jest w tych krzaczorach. Tak, już gamonie. Co to jest? Wściekłe psy tu na mnie! A ławać, bo będę gryzł ziemię. Ała, no mówię przecież do ciebie. Czy wy mnie nie słyszycie? No ej. Są jakieś buldoki, kurde wyżej. O, mogę to strzelać. Dobra, Lara, Lara. Dobra, poczekajcie, mam to inny sposób. Ej, no bo oni mnie tutaj poniewierają, po prostu są jakieś wstręciuchy. I jeszcze chciałbym się dowiedzieć, jak się zmienia broń. Może jak ja będę się bił z tym Takamoto-sanem, to ja nie wiem, jak ja... O! Tak, chciałem tutaj sobie wpadnąć. Czekajcie, G. Ha! Kabum, klocku. Dobra. Teoretycznie chyba trzeba to rozwalić, tak? Dobra, Laro. Dobra, Laro, kochana moja. I teraz ty zginiesz marnie. Przykry człowieczku. Aha, plus 2 do karabinu szturmowego. A jak się zmienia pistolet? No, nieważne. Oj. Jakiś wstrętny lagozaur. Na dół? Tak. Nie wiem, co tutaj widziałem. Aj, widocznie łatwo było się domyślić, że coś tam jest. Dobra, teraz gdzie? Na górę? Albo tu ciemno, jak nie powiem gdzie. O. Tak, dobrze idę? O, jest skrzyneczka w sumie. Idź, Lara. Co my tu mamy? Patrzcie, srebrnego skarbka znalazłem. No spoko w sumie. F. F. Dobra. Teraz gdzie jesteśmy, powiedzcie mi? Aha, jesteśmy tu na schodach, czyli teraz teoretycznie trzeba iść tu. Ej, spoko mi się to podoba dzisiaj. Tylko co my tu mamy teraz? Punkt kontrolny. O. Czekajcie. Zrobimy taki mały ruszek. Dobra. Czekajcie, jeszcze muszę sobie ekwipunek. O, może tak się da zmienić, bo chciałbym zmienić sobie pistolecik. Enter. Nie da się? Nie chcę. O to. Jak tego użyć? O. Dobra. Dobra, czyli nie da się tego użyć. W sumie da się, ale ja jakoś nie kontroluję tego. Wow, uważaj na Dinkę. Fajne. W zasadzie to mi się podobało. No, dawaj. Czekajcie, zaraz wymienimy sobie broń. Najwyżej może uda nam się jakoś sensowniej tamtych zabijać, bo jeszcze zapomniałem po prostu się przygotować i dowiedzieć się, jak się zmienia broń. Broniłe. Okej, zgubiłeś apteczkę, z której ja chętnie skorzystam. Dobrze, dzięki. Tak, bierzemy sobie to. Dobra, mamy jakiegoś shotguna. Mhm. Dobra. Co, tylko tyle ich macie? Kurczę. Tak i tak. A teraz Draco musi się nauczyć zmieniać broń. F1, F2, F3, F4, F5, F6. R. O, tam w ogóle coś się świeci, więc chyba trzeba użyć naszej... jak to się nazywa? Tak ładnie. Nie tak. Uważaj! Ła, idiotka. Okej.
O, mamy też to. Trzeba użyć naszego R, to znaczy Q. A, poczekaj, bo ci troszkę telewizory przeszkadzają. Czekajcie, bo nic nie widzę. Trochę kamera ograniczona, wam powiem. Ale powiedzmy, że coś się tam rusza. Tutaj czas ten teraz. Tam, Lara. Ciągniesz to, poczekaj, bo ty jesteś skomplikowana dzisiaj. No. Ciąg to, kobieto. Coś nam to nie idzie, poczekajcie. Są skrzynki? Ha. Nie, wiecie co? Ej, podnoś to. Jednak biorę swój karabinek szturmowy, bo on jest jakiś lepszy. I nie mogę tych drzwi otworzyć, to jest w ogóle poezja. Tak. Ich jest więcej. A ja tutaj nie ogarniam, co jest lepsze. E. Shift. Nic. Dobra, bujajcie się. Spróbuję jakoś wyjść drzwiami. Nie da się. Zamknięte. Jakie chamy po prostu. No dobra, jakoś trzeba. A czekajcie, muszę tutaj trzeba zastrzelić. Gdzie? Tak, tam. I tu pewnie też. Odsuń się, Lara. Bo ja tutaj tak bez celownika strzelam. Dobra. Teraz. Wow, uważaj! O, kurczę. O, skakujesz tam? No, ale zobaczcie, jakiego telewizorka sobie machnęli. No, skubani. Dobra. Okej, okay, dzienny. Podnoś. Dobra, nie zużyłaś w sumie tego dużo. Tam. Co my tu mamy? O kurczę. Ładne telewizory, nie powiem. Tędy? O, czekajcie, może jesteś na dole. Złaś. Coś tam się błyska. Nie. To tylko zdaje się mi. No dobra, to wchodzimy na tą... jak to nazwać? Dokładnie. Rurkę. I dajemy czadu. Gdzie skaczemy? Czekajcie. Na górę. Okej. Na górę. Dobrze. Q. E. Uważaj! O, jaka łajza. O kurde, ale się wzięła i zgięła w pół. Ej, ale poczekajcie, bo chyba nie tam trzeba było skoczyć po prostu. A tam drobna pomyłka od Draco. Jeden odcinek może się wydarzyć. Po prostu to, czyli taki trudniejszy moment, dlatego dałem ciała. No, dawaj, Lara. Hop, zniś się tu, dobra, spacjuj. Ale no właśnie, poczekajcie, gdzie to trzeba? To trzeba koniku? Nie, to trzeba wziąć rozpęd. No właśnie. Ej, w ogóle słyszę takie dziwne dźwięki. O, po drabinie, no tu miałem chodzić. Punkt kontrolny. Boże, to jest trudne. No dawaj, chycaj po tej górze. Po tej rurze znaczy. Po górze. Nie. No nie wierzę, Lara. Nie kompromituj się tu. Trzeba jej troszeczkę te... O, tu jesteśmy.
te przyczepy trzeba je troszeczkę naprawić. Dobra. Dobra. Teraz jak ci się nie uda, po prostu wywalę cię z tego budynku na zbity pyszczek. Dobra, dawaj. Lara, podnoś się. Już nie udawaj takiej środki. Teraz gdzie się pniemy? Dobra, lecimy czyli na tej, na tą rurkę. Okej. Naprawdę, to zadanie w sumie jest bardzo, bardzo bardziej skomplikowane niż zazwyczaj. Szczerze, to przydałbym jakiś punkt kontroli. Dobra, oj. Gdzie teraz? Spróbuję tam, ale nie wiem, czy to mi się... Właśnie mi nie spodoba. Ła, jeszcze czymś strzeliłem jej, o lol. Masakra jakaś. Ale, o, wieża Eiffla w Japonii? Nie wiesz, nieważne, nie znam się. Nie byłem w Japonii. No. Kabum. W sumie wiecie co? Jak nam się teraz nie uda dostać jakoś tam na górę magicznym sposobem, to po prostu się pożegnamy, bo ja po prostu muszę dojść do siebie. Ja nie potrafię po prostu takich rzeczy zrobić. Takie kombinacje tutaj są parkurowe, że ojej. Dobra. Ok. A poczekajcie, jakbym teraz... Dobra, już. Ogarnę się, mam pomysł. I to chyba będzie bardziej logiczne niż poprzednio. Zrobimy tak, hop. Że ja o tym od razu nie pomyślałem. Ale ona po prostu leci na bok. Dawaj tu, no. Podnoś. O-o. Weź rozpęd. Uff. O, dzięki za punkt kontrolny po prostu. Mhm. A teraz gdzie? Lecimy już na sufit, czy co? Aha. Mamy barierki. No po prostu. Tył. Nie tak. Lara! What the fuck, co to miało być, no? Coś nam się wzięło i ucięło. Nawet zrymowałem. Czyli mam rozumieć, że to jest na czas i do tych barierek trzeba od razu wskoczyć. A nie tak jak Draco się bawi. Zły Draco. Gdzie są te barierki? Dobra. No, odpadnie sobie. Jakie łajdy. A poczekajcie, bo jeszcze się nie przy... Aha, czyli dobra. To jest próba czasowa, powiedzmy. Ej, no mogli ostrzec. W sumie może on coś mówił, ja go nie słuchałem w zasadzie. Ale dobra. Teraz już Draco będzie wiedział. Coś naciskało, żeby... A właśnie, a się naciskało. Nie. Lara! Te chińskie wygłupy. I kabum! Jesteśmy uratowani, dawaj wskakuj. Będzie punkt kontrolny. O, matko boska. Co my tu mamy? Trzeba wiecie pozwiedzać, bo to są takie fajne rejony. Nara. I tak pewnie się tam spotkamy z nim. Z nimi. Nie wiem ile ich tam jest. Ała, dostałem w pyszczek. Ale tam na górze ich jest, lol. Dawaj. Pewnie słyszycie jak katuje swoją myszkę, ale to już wiecie. Strasznie głośno jest. Dawaj go, rozpój. Oni są naprawdę jacyś nienormalni. Dostaliby normalnie takiego hita w czoło i by padli, a ci co, nie wiem, nieśmiertelni są. Dobra, nara, nie chcę się z nim bawić. O, zapięte. Czyli co, na górę trzeba wskoczyć, czy tu są drzwi? Dobra. Bawcie się sami. Zostawiam was w tym przedszkolu. O. Tej kulce coś trzeba zrobić na pewno. Dobra, ale nie teraz chyba. Mhm. Ok.
kulko. Poczekajcie, trzeba w nią ładnie trafić. No, co? Bo tu się włączy nam alarm normalnie, tak? Właśnie, żal. Apteczka. Jeszcze jedna w sumie. O, tak. Jakby tutaj to zrobić bardzo inteligentnie? Komputery? Aha. To jest chyba ten pokój tego typka. Weź to przepchnij. O. Dobra. No jak raz. Czym się pchał kulka? Shiftkiem? Czy E? E się pchał właśnie. A, jak zwykle mam problemy. Dobra. Bo ona się nie rozwaliła. Dziękuję. Ślicznie. Tak, mocno oberwała. Ej, lol. A tu mamy drzwi, lol, patrzcie jaka. Dlaczego się wścieka? O, tam trzeba rozwalić. Widzę ten. Widziałem, się świeciło. Dobra, nie jęcz, nie sikaj. Ała, i już. W ogóle w tej Japonii to wszystko jest takie chińskie. Nawet przejścia pomiędzy ścianami. Kto normalny by takie rzeczy tutaj widział? No, dawaj się. Mój ty, przenośny Chińczyku. Aha. To zrobiłaś sobie, kombosa. Dobra. Kurczy, zestrzelić. Dawaj, zestrzelimy go. Aha, dobra, wskakuj na stół, Lalo. I zaraz jak je butnie, no puszczaj. O, ale mocno. No, dobra, leć. O, wow, który to już do mnie się sapie. Dobra, podnosimy teraz. Dobra, dzięki. Tu gdzieś jeszcze powinien w sumie leżeć. O, dwa nawet leżą. O, wow, no co to za jakiś psychol. Zepchnął mnie. Dzięki. Czy to jest to opłacalne w ogóle? Tamtego i tak mieliśmy w zasadzie mało. Co my tu mamy? Nic. O, tu mamy coś fajnego. Co to za skrzynia? Zaraz tam do niej wskoczę, tylko poczekajcie, muszę sobie ją tu do światełka wnieść, no puszczaj. Co ty jesteś? Dobra, pchaj się. A zwalimy cię. Olo, olo, olo. No chodź, łapaj ją. Lala. Au. Walnęłaś w ścianę. Dobra. Kabum. O, czyli zwykły skarb, dobra. Ale w sumie sprytnie go schowali. Mhm. I dobra, tutaj trzeba lecieć? Gdzie jest ten... Ten typku. Ej, bo Draco ma chyba znowu problemy ze znalezieniem... O. No patrzcie. A, to są te karabinki. A, tu są drzwi. Ślepy Draco. O. Ta winda jakaś sympatyczniejsza jest. No, lala. No, już myślałem, że z windy wyjść nawet nie potrafisz. O. I co on za kija ma? I've simplified your payroll. And now, if you don't mind, I'll streamline your inventory. You speak of this? It is the most prized of my collection. And why is that? I am fond of recovering objects from dead Englishmen.
In this case, one of your crusaders. Some have even said the warmonger was. Nie sikaj, nie sikaj. Niech tak zostanie. I do not know how the fool came by it, for it is clearly far older than the 11th century, when your people lived in huts of mud. And for this reason, you'd rather die than hand it over. No. For this one. Wow. Jaki koleś. A ja też chcę takiego kija mieć. Rozumiem, że trzeba go jakoś zabić. Ła. Czekajcie, bo Draco tu musi... Aha, jest dobra, dobra. A jak on szybko biegnie, co za... czym się kłóca, poczekajcie, C. Tym się skacze, dobra. Ej, nie, on jest w sumie, wiecie co? O, wow. Słaby. O ile nie biegnie. I... F. Tak. A, poczekajcie, bo mi się kierunki pomyliły. Co za łaź za mała. Tylko tyle, że ja mu więcej zabieram z tych swoich pistolecików, niż on mi z tego swojego kija. Dobra. Umrzeć. Ej, ty już nie żyjesz przecież. Narkła! Zabiłem cię. Dzięki. O, mamy teraz my kija. Dlaczego go złamałaś? O, jest nasz grubas. Wow, ale fajne widoki. I jak mówiłem, udało nam się przebrnąć przez tą Japonię. Tak. I powoli się żegnamy. I'm very relieved to find you here. I am relieving myself too. What about Takamoto? Teraz tylko chcę się dowiedzieć, gdzie się będzie widzieć w następnym odcinku. Do Gany? Okej. Afryka. Mój też, taki cieplutki, w ogóle fajny. Mhm. Enter. Okej, dziękuję. Złote nagrody. Mieliśmy złoto? O, patrzcie, no spoko. Kontynuuj. Kontynuuj. I widzę, że ładuje nam się Gana. Ja wam teraz bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia w przyszłym. Cześć.